Jedną z tak zwanych chorób wieku dziecięcego jest różyczka, która ma zwykle łagodny przebieg, a powikłania po niej występują raczej rzadko. Niemniej jednak może na nią zachorować także osoba dorosła, jeśli nie była szczepiona. Na różyczkę powinny szczególnie uważać kobiety w ciąży, ponieważ może ona skutkować poronieniem lub wystąpieniem poważnych wad rozwojowych płodu. Oglądaj do końca, gdyż warto wiedzieć, jakie są objawy różyczki i sposoby jej leczenia. Z filmu dowiesz się także, w jaki sposób uniknąć zarażenia i powikłań, zwłaszcza kiedy myślimy o zajściu w ciążę. Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Jest to choroba o podłożu wirusowym przenoszona drogą kropelkową, która jest określana mianem choroby wieku dziecięcego. Chorują na nią zwykle dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zdarzają się jednak zachorowania na nią u dorosłych, którzy ciężej ją przechodzą. Wywołuje ją wirus różyczki, rubawirus, z rodziny Togaviridae, który wnika przez górne drogi oddechowe do okolicznych węzłów chłonnych, gdzie się namnaża. Różyczką można zarazić się poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub pośrednio poprzez kontakt z materiałem zakaźnym, np. wydzieliną z nosa, moczem bądź krwią. Najwięcej zachorowań na różyczkę jest odnotowywanych w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Warto podkreślić, że różyczka ma długi okres inkubacji. Wynosi on od 14 do 21 dni. Zazwyczaj jest to od 16 do 18 dni. Ponadto osoba chora zakaża wirusem różyczki 7 dni przed pojawieniem się wysypki i do 7 dni po jej wystąpieniu. Oznacza to, że może zarażać otoczenie, zanim wystąpią objawy choroby. Na różyczkę powinny uważać kobiety w ciąży, które na nią nie chorowały i nie przyjęły szczepionki. Wirus może przedostać się przez łożysko i uszkodzić płód. Im wcześniej dojdzie do zakażenia, tym poważniejsze są skutki dla płodu. Jeśli kobieta zachoruje na różyczkę w pierwszych tygodniach, to może dojść do poronienia lub poważnych wad rozwojowych płodu. Może wystąpić tak zwany zespół różyczki wrodzonej. U dzieci z wrodzoną różyczką wirus może być bardzo długo obecny w moczu, nawet do 2 lat. Różyczka zwykle ma łagodny przebieg, a w 25-50% jest on bezobjawowy. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z mało specyficznymi objawami choroby. Na początku infekcji mogą pojawić się następujące symptomy. Złe samopoczucie, ból głowy, ból mięśni, nieżyt górnych dróg oddechowych, kaszel, katar, zaczerwienione gardło, stany podgorączkowe, brak apetytu. W dalszej kolejności mogą pojawić się dodatkowe objawy. Bolesne powiększenie węzłów chłonnych, najczęściej potylicznych, zausznych i szyjnych, pojawiające się na dobę przed wystąpieniem wysypki, a utrzymujące się przez średnio 5-8 dni. Różowa wysypka, drobna grudkowo-plamista lub plamista i zwykle nieswędząca, pojawiająca się mniej więcej po upływie doby. Najpierw pojawia się na twarzy i szyi, a później na całym ciele. Znika po 2-3 dniach, powiększenie węzłów chłonnych utrzymujące się nawet do kilku tygodni. Może być jedynym objawem choroby, ponieważ wysypka nie zawsze występuje. Z kolei u nastolatków i osób dorosłych różyczka daje charakterystyczne objawy. Pojawia się u nich wysoka gorączka, zapalenie spojówek, nudności oraz ból stawów utrzymujący się przez kilka dni, najczęściej od 3 do 10. Lekarz dokonuje rozpoznania choroby na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem oraz po jego zbadaniu. Niemniej jednak zleca on zwykle wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia przeciwciał w klasie M oraz diagnostykę wirusologiczną. Po pierwsze, wynika to z faktu, że istnieje możliwość wystąpienia niespecyficznych objawów choroby. Po drugie, Polska bierze udział w programie eliminacji różyczki WHO, który takiej diagnostyki wymaga. Badanie serologiczne w kierunku oznaczenia przeciwciał typu M przeciw wirusowi różyczki jest obowiązkowo przeprowadzane u kobiet do 10 tygodnia ciąży. Zaleca się również wykonanie go kobietom planującym ciążę, które nie były szczepione i nie chorowały na różyczkę albo nie pamiętają, czy miało to miejsce. Wówczas w przypadku braku przeciwciał, a więc odporności na różyczkę, zaleca się szczepienie oraz minimum miesiąc po nim planowanie ciąży.
Chcąc nieco rozjaśnić specyfikę badań serologicznych, należy zaznaczyć, że są dwa rodzaje oznaczanych przeciwciał, typu M oraz typu G. Przeciwciała typu M pojawiają się jako pierwsze w infekcji i znikają po kilku tygodniach, zaś drugie przeciwciała typu G powstają po pewnym czasie i zostają do końca życia. W związku z tym obecność przeciwciał typu G i brak przeciwciał typu M przeciw wirusowi różyczki świadczy o odporności na tę chorobę. Z kolei niskie stężenie przeciwciał typu G obliguje do oznaczenia przeciwciała w klasie M bądź powtórnego wykonania oznaczenia stężenia przeciwciał typu G. Jego wzrost w porównaniu do pierwszego badania będzie świadczył o infekcji. Natomiast obecność przeciwciał typu M i wzrastające w kolejnych badaniach stężenie przeciwciał typu G świadczy o świeżym zarażeniu wirusem. Brak przeciwciał typu G stanowi ryzyko zachorowania na różyczkę. W związku z tym, że różyczka obecnie cechuje się łagodnym przebiegiem, to w minimalizowaniu jej objawów stosuje się leki przeciwgorączkowe. Nieco inaczej wygląda już leczenie zespołu różyczki wrodzonej. W zależności od charakteru i nasilenia objawów stosuje się leczenie farmakologiczne lub operacyjne, a także długotrwałą obserwację. W przypadku różyczki nabytej rokowania są dobre, a odporność uzyskaną po przebyciu choroby ma się na całe życie. Natomiast jeśli mamy do czynienia z zespołem różyczki nabytej, to całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Powikłania po różyczce występują bardzo rzadko. Niemniej jednak, jeśli się pojawią, to zwykle są nimi zapalenie spojówek. Zapalenie stawów występujące przede wszystkim u nastolatek i dorosłych kobiet. Najczęściej zlokalizowane jest w obrębie dłoni i nadgarstka. Warto zaznaczyć, że wymienione objawy utrzymują się zazwyczaj przez około 5-10 dni, a następnie ustępują samoistnie. Czasami w wyniku zachorowania na różyczkę może dojść do zapalenia ucha środkowego lub zapalenia mózgu. Bez wątpienia różyczka jest chorobą, na którą muszą uważać kobiety w ciąży lub ją planujące. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w pierwszym trymestrze, ponieważ może przyczynić się do poronienia lub wystąpienia poważnych wad rozwojowych płodu. Według badań nawet 15% sięga śmiertelność dzieci z zespołem różyczki wrodzonej. U noworodków stwierdza się objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, narządów zmysłów oraz układu krążenia. Wśród najczęściej występujących wad rozwojowych dziecka, u którego stwierdzono zespół różyczki wrodzonej, wymienia się niską masę urodzeniową, małopłytkowość, wady wzroku, zaćmę, jaskrę, uszkodzenia siatkówki, niedorozwój gałki ocznej, wady słuchu, niedosłuch, ale też głuchotę wynikającą z uszkodzenia nerwu słuchowego, zaburzenia krążenia i wady serca, powiększenie wątroby i śledziony, uszkodzenia ośrodka mowy skutkujące problemami rozwoju mowy, deformacje i ubytki kości, upośledzenie rozwoju umysłowego. Chcąc uniknąć zarażenia różyczką, należy stronić od kontaktu z osobą chorą. Jednak najbardziej skutecznym sposobem na uniknięcie choroby jest szczepionka. W Polsce stosuje się tak zwaną szczepionkę skojarzoną, a więc wieloskładnikową przeciwko różyczce odrze i śwince, której pierwszą dawkę podaje się dzieciom w 13-14 miesiącu ich życia. Drugą uzupełniającą podaje się w 10 roku życia. Warto podkreślić, że szczepionka ta jest bezpieczna, nie wywołuje autyzmu czy zapalnych chorób jelit oraz daje pełną ochronę przed zachorowaniem na te choroby. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!